chciałbym, żeby to brzmiało jako jakieś takie straszne narzekanie, ale trochę nie bardzo potrafię zrozumieć, dlaczego ludzie tak marzą i pragną, żeby ich imiona zapisano na chodniku, żeby inni po nich chodzili, żeby wpatrywali się w ziemię. Przypuszczam, że to nie jest pokory. My, chrześcijanie, mamy odwrotnie. Dlatego, że my mamy imiona zapisane w niebie i mamy się tam wpatrywać i dążyć do tego, co w górze. Więc ja, przyznam szczerze, wybieram tą drugą wersję i zapraszam serdecznie na odcineczek. Trudno sobie wyobrazić miejsce, które byłoby bardziej wypełnione pieniędzmi, bogactwem, sławą, celebrytami, przyjemnościami, ekskluzywnościami, tam czymkolwiek innym, niż Hollywood w Los Angeles. Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy dzisiaj w tym odcinku zajęli się tym, jak to jest. Czy chrześcijanin może być, czy powinien być, czy to grzech, czy nie, być bogatym, czy to jest dobre, czy to jest złe, czy to się totalnie kłóci z chrześcijaństwem, czy się nie kłóci. Opinii na ten temat jest prawdopodobnie miliard. Mamy ogromny ruch w chrześcijaństwie ludzi sukcesu, ludzi biznesu, którzy zarabiają pieniądze, posługują się przy tym zarabianiu wartościami i mówią, że tak trzeba i że w ogóle Pismo Święte mówi, że powinniśmy być panami tej ziemi i zdobywać ją. Mamy cały taki nurt, który mówi, że wszyscy powinniśmy być po prostu skrajnie ubodzy, wszystko porozdawać, żyć jak żebracy po to, żeby innym pomagać. Gdzie jest jakaś odpowiedź? W sensie, co to z tym zrobić? Jak spojrzeć na bogactwo, żeby to miało ręce i nogi? Oczywiście nie chodzi mi o takie bogactwo koniecznie jak tutaj, nie w Hollywood, tylko co zrobić z pieniędzmi? Czy trzeba walczyć o pieniądze, gonić za nimi? Czy to jest grzech ich posiadać dużo? Czy trzeba być biednym, żeby być chrześcijaninem? No i co w ogóle zrobić z tymi strasznymi zdaniami Pana Jezusa, że łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho ogielne, niż bogatemu się zbawić? Czy chrześcijanin może być bogaty? Słuchajcie, bo widziałem już po prostu absolutnie wszystkich możliwych superbohaterów, jakich tylko istniałem i to w ilościach nieskończonych. Ja chyba 5 Batmanów, 4 Michaelów Jacksonów, 8 Kapitanów Ameryka i w ogóle wszystkich możliwych. Gadać się tu oczywiście zupełnie nie da, dlatego teraz hollywoodzką manierą przeniesiemy się w czasie do czasu, kiedy jeszcze było widno i tam trochę ciekawych rzeczy sobie pogadamy, jeśli tylko się uda. Moi drodzy, przez te różne Hollywoody tutaj zawędrowałem do Beverly Hills. Trudno jest wam tutaj pokazać, że tak powiem, cały przepych i bogactwo tego, dlatego że to wszystko jest strasznie pozasłaniane. To są po prostu tak wielkie żywopłoty, że tam aż trudno po prostu stanąć, żeby cokolwiek, tak stanąć, żeby cokolwiek zobaczyć. Udało mi się znaleźć przy paru domach różnych takich, no, gwiazd, aktorów i tak dalej, tylko tam strasznie trudno jest coś nagrać, bo tam wszędzie te różne ochrony biegają i tak dalej. Najważniejsze w ogóle, to jest dla mnie najbardziej celebryckie miejsce tutaj, udało mi się podjechać pod dom Jennifer Aniston, ale tam jest oczywiście tylko brama i wielki żywopłot, więc zobaczyłem się tylko z bramy. Zadzwoniłem zapytać, czy by mi się nie wbił na noc, nie? Ale no, powiedzieli, że jej nie ma. No to się nie udało.
Zatrzymałem się w końcu na bulwarze zachodzącego słońca. To jest jakiś taki ładny parczek, więc myślę, że to będzie dobre miejsce, żeby w końcu Wam powiedzieć parę słów o bogactwie i o tym, co z nim zrobić, czy to się nadaje do bycia chrześcijańskim bogactwem, czy się nie nadaje i tak dalej. Więc zapraszam na kilka słów wyjaśnienia. Więc, moi drodzy, sprawa tak naprawdę jest bardzo prosta. W sensie trzeba koniecznie zajrzeć do Ewangelii. I tam Pan Jezus wszystko tłumaczy w ogóle, o co to chodzi. Moi drodzy, w 10 rozdziale Ewangelii świętego Marka jest dokładnie opisana cała ta sytuacja. Zaczęło się od takiego bogatego młodzieńca, który spotkał Pana Jezusa i który chciał za Panem Jezusem pójść, ale jak się okazało, bogactwa mu nie pozwoliły. I potem Pan Jezus właśnie mówi cały ten taki pasus o bogactwie, o tym, że trudno bogaczom wejść do Królestwa Niebieskiego, tam uczniowie pytają, kto się może zbawić i tak dalej, i tak dalej. I kochani, najbardziej kluczowa w tej odpowiedzi jest oczywiście odpowiedź Pana Jezusa, czyli to, co Pan Jezus mówi o tym bogactwie. Otóż Jezus, kiedy mówi o porzucaniu różnych rzeczy, o porzucaniu domu, rodziny, bogactw, pól, majątku i tak dalej, tego, co się miało, to zaznacza tam, że jeżeli ktoś to zrobi z powodu mnie, mojego imienia, albo z powodu Ewangelii. Co to znaczy? Że jeżeli coś, a dzisiaj mówimy akurat o bogactwie, przeszkadza ci, żeby imię Pana Jezusa, czyli miłość do Niego, bycie z Nim, żeby to było na pierwszym miejscu, wtedy to jest złe i to jest do wyrzucenia. I jeżeli coś ci przeszkadza w tym, żeby Ewangelia była treścią twojego życia, Ewangelia, czyli pomoc, czyli kochanie, czyli wspieranie biednych, czyli udzielanie pomocy tym, którzy tego potrzebują i tak dalej. Więc jeżeli coś ci przeszkadza w tym, żeby Ewangelia działa się w twoim życiu, wtedy to jest złe. Mówiąc krótko, Pan Jezus pokazuje, że bogactwo może się stać złe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest przeszkodą w byciu z Nim albo w stosowaniu Ewangelii we własnym życiu. Więc jeżeli ktoś jest bogaty, ale to w żaden sposób nie odbiera mu czasu na bycie z Panem Jezusem. Czyli nie jest tak, że robi od rana do wieczora i nigdy nie ma czasu, żeby być z Bogiem, tylko naprawdę buduje bardzo radykalną więź z Panem Bogiem. Jeżeli bycie bogatym jednocześnie staje się dla niego środkiem, żeby Ewangelię wypełniać, czyli utrzymuje swoją własną rodzinę i zapewnia jej naprawdę świetne warunki życia, a to jest bardzo w porządku, i jednocześnie pomaga ludziom dookoła, jest otwarty, ma serce niezamknięte na tych, którzy przychodzą po pomoc, to wtedy bogactwo nie jest przeszkodą. Ale jeżeli bogactwo staje się, no właśnie, szlabanem, które nas odgradza od Pana Jezusa albo do Ewangelii, wtedy rzeczywiście bardzo trudno jest wejść bogatemu do Królestwa Niebieskiego. I kochani, ta odpowiedź jest naprawdę strasznie jasna. To nie jest tak, że jest dobrze być bogatym albo nie jest dobrze być bogatym. Jest święcie być bogatym albo nie jest święcie być bogatym. To nie jest takie rozróżnienie, czy w tą stronę. Chodzi tylko i wyłącznie tak naprawdę o to, co ci stoi na przeszkodzie do bycia z Bogiem i stosowania Ewangelii w życiu, a co ci przeszkadza w byciu z Panem Bogiem i stosowaniu Ewangelii. I to jest jakby pierwszy fragment ze Słowa Bożego, który, myślę, genialnie pokazuje, jakby o co chodzi z tym bogactwem. Jest jeszcze druga rzecz, o której warto pamiętać. Dlaczego też Pan Jezus mówi to w taki dosyć kategoryczny sposób, że bardzo trudno jest wejść bogatemu, lepiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne? Otóż dlatego, że Pan Jezus wie, że to bogactwo jest naprawdę ogromną pokusą. I, że tak powiem, tylko człowiek silny jest w stanie sobie z tą pokusą radzić. Jest taki genialny fragment do świętego Pawła, gdzie święty Paweł doskonale pisze, dlaczego to jest tak ogromna pokusa. Pozwólcie, to przeczytam, to jest list do Tymoteusza. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami. Mówiąc krótko, Pan Jezus wie i potem święty Paweł to genialnie tłumaczy, że to bogactwo po prostu jest korzeniem pewnego zła i trzeba być silnym, żeby mu się nie dać zwieść. Dlatego, że jak mówi, wielu dało się uwieść temu i nie tylko, że tak powiem, podążyli za tym i zrobili z tego swojego bożka, ale to też sprawiło, że strasznie sami się skrzywdzili. Więc nie chodzi o to, że nie można sobie z tym poradzić, tylko Pan Jezus przestrzega, że to może być duży kłopot, że trzeba być po prostu silnym. I moi drodzy, to jest ewangeliczna odpowiedź, czy można być bogatym, czy nie można być bogatym. To tłumaczenie Pana Jezusa, że jak każde tłumaczenie Pana Jezusa, jest po prostu bardzo klarowne i bardzo jasne. Czy możesz mieć furę pieniędzy? Pewnie, że możesz mieć furę pieniędzy. Czy możesz robić biznes za biznesem i naprawdę się starać, żebyś miał w życiu mnóstwo pieniędzy? Pewnie.
Jeżeli tylko nie stoi to na przeszkodzie do tego, żebyś był z Jezusem i żebyś stosował Ewangelię w swoim życiu. Jeżeli tak nie jest, wtedy bogactwo jest błogosławieństwem, jest w ogóle czymś pięknym i w ogóle może stać się dla Ciebie drogą do nieba, bo będziesz mógł w ogóle innym też pomagać i mieć serce otwarte. I to jest, kochani, odpowiedź Jezusa na to pytanie. Późno się robi. Nie wiem czemu, jak zawsze ja to po prostu nagrywam na 15 minut przed zachodem słońca, muszę się spieszyć, żeby mi słońce nie zaszło i żeby było jeszcze jakieś światło. Ale to sobie może dobrze, nie? Bo w ten sposób trochę krócej gadam. To tyle na razie. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia, z Bogiem. Pa! No i tam wiecie, jakbyście tam sobie jeszcze powciskali te różne tam guziczki, nie? Tam na dole macie tam chyba, tam jest ten cały guziczek subskrybuj, nie? To tam weźcie go, tam wciśnijcie. Przekroczyliśmy już w ogóle 150 tysięcy, więc tak w ogóle to dziękuję bardzo, naprawdę, jest super, bardzo dziękuję. Ale jak będzie 200, to będzie jeszcze fajniej. Dobra? No. No to z Bogiem.